Chciałabym tak szybko powiedzieć jedną rzecz. Niedawno mówiłam wam o tym, że się mierzyłam z taką obojętnością w temacie głoszenia Ewangelii. Po prostu, no tam już mniejsza o to, jak to się wszystko stało, bo ogólnie jakby no mam taką analizę tego, krok po kroku, jak to się działo, ale po prostu zaczęło mi być obojętnie, że wiecie, że ludzie idą do piekła, nie? I to tak sobie rosło, rosło i rosło, aż w ogóle nic nie robiłam, nie? W tym temacie ewangelizowania. I co? I zaczęło się potem, jakby ta zmiana zaczęła się od tego, że zaczęłam jakby, no, jakby widzieć problem i pomimo tego, że to było takie niekomfortowe, to mówię, Boże, chcę inaczej. Chociaż nie umiałam sobie na nowo wyobrazić, żebym miała znowu wychodzić, wiecie, na ulicę i głosić Ewangelię. No a pewne rzeczy dalej we mnie wrzały, nie? Więc było tak, że była ta ochota. I słuchajcie, pamiętam, było jedno takie nabożeństwo na dworze niedawno, teraz w lato. I śpiewaliśmy właśnie tę piosenkę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz, nie? I słuchajcie, ja nie wiem, nie? Ale mi Duch Święty taki numer zrobił, bo w ogóle podoba mi się ta piosenka, nie? Mówię, ale fajna piosenka, a sobie pośpiewam, nie? To sobie lubię pośpiewać, to sobie, ale sobie pośpiewam. I słuchajcie, śpiewam, śpiewam. Ja za każdym razem, jak był refren, śpiewałam zamiast dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nadstawiamy twarz, to ja choćbym nie wiem, co zrobiła, śpiewałam dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia zasłaniamy twarz. Ja mówię, nie, na następną zwrotkę zaśpiewam normalnie, nadstawiamy. Ani razu mi nie wyszło. Ja mówię, Boże, co jest? Dlaczego cały czas śpiewam, że zasłaniam twarz? No i za chwilę wiedziałam, dlaczego w ogóle śpiewam, że zasłaniam twarz, nie? I to było, no, na kilka miesięcy przed tym, jak po prostu się odważyłam i po prostu poszłam na ewangelizację pierwszy raz. Wszystko mi mówiło, żeby nie iść. Poszłam do Izy w niedzielę, mówię, Iza, czy mogłabym w ogóle tam przyjść do ciebie na ewangelizację? Tam pogadałyśmy o czymś, co chciałabym tam zrobić ogólnie, nie? Zdziwiło mnie, że Iza w ogóle mówi, że, no, że myślała w ogóle o mnie i chciała tutaj mnie zagadać, właśnie, żebym przychodziła i właśnie robiła to, co chciałam robić, ale po prostu nie miała odwagi za bardzo, no bo ma małe dziecko, więc nie chciała na mnie wywierać presji, nie? I zapytała, to co, będziesz jutro? I ja oczywiście już miałam ochotę powiedzieć, chwila, może się tak nie będziemy ten, nie? Tutaj opowiadać. Zawsze mi było ciężko się opowiedzieć i potem coś zrobić, po prostu jakby tak, kiedy, no tak zdecydować i zrobić. Zawsze mnie jakby tak, wiecie, miotały jakby uczucia. No jak poczuję, to pójdę, a jak nie poczuję, to nie pójdę. I z zaplanowaniem to zawsze był problem. Ale powiedziałam wtedy, no, że tak, nie? I no, bolało mnie to bardzo gdzieś tam w moją duszę. I poszłam na następny dzień. Poszliśmy w sumie razem z Kamilem, wzięliśmy Henia, to była pierwsza ewangelizacja. Nie wiedziałam, co się będzie działo, bo miałam takie, no, mam małe dziecko. O Jezu, może małe dziecko, to jest jakiś problem, żeby być na ewangelizacji. No, okazało się, że nie. No i potem poszliśmy na kolejną, ale też chcę wam powiedzieć o takim przełomie bardzo wielkim dla mnie, ponieważ przyszły też dni, kiedy jeździłam na tę ewangelizację sama. Bez Kamila w ogóle i bez Henia, a przyszły też dni, kiedy jeździłam sama z Heniem. I to jest ogromny przełom dla mnie, dlatego że ci z was, którzy widzieliście tą całą playlistę tych demonów burzących, ja byłam bardzo zależną osobą. Tam jest ta taka, wiecie, warownia zależności. Ja byłam bardzo zależna. I jeżeli przy mnie miało nie być mężczyzny mojego życia ze mną, jakby, to ja nie chciałam nic robić. I ja miałam jakieś takie marzenia po prostu skrzywione, że ja muszę mieć męża, który będzie dokładnie miał takie samo obdarowanie jak ja. Najlepiej, żeby robił to, to, to i to, żebyśmy robili to razem. Wiecie, ja nigdy, nigdy w życiu nie stanęłam jakby wcześniej sama, jakby, czy nawet bez jakiegoś, nawet już nie mówiąc o aprobacie, ale chociaż tego też bardzo chciałam, aprobaty męża, wsparcia męża, jakby nie umiałam niezależnie niczego jakby zrobić, nie? I dla mnie ogromnym przełomem właśnie ostatnio było to, że no, na przykład Henio był chory, Kamil z nim został, ja mówię, no to jadę sama. Już dawno nawet nie jechałam autobusem. Słuchajcie, mamy taką grupę na Facebooku z tej ewangelizacji z Rotundy i ja tam się dzieliłam w ogóle tym, że Jezu, jak mi w ogóle dobrze jest, że jadę sama na tę ewangelizację. Chyba w sumie tego wtedy nie pisałam, ale dopiero kilka razy potem to napisałam to, ale jakby, słuchajcie, czułam się, jakbym wygrała życie. Normalnie znowu się czułam, jak taka w ogóle, no nie wiem, jakby taka
osoba, która wzięła jakby no, gdzieś tam swoją duszę w swoje ręce, jakby wiecie, ten i po prostu do działania ogarnęła, nie? Na zasadzie tego, że szłam i się czułam jak królowa życia, po prostu idę na ewangelizację, jadę metrem, nic mnie nie zatrzyma, ale fajnie w ogóle, nie? Słuchajcie, no po prostu wygodne życie weszło wcześniej, nie? I to nie było jakby łatwe często, nie? Czy to nie było łatwe dla mnie jakby przełamać to, nie? Że o, nie pojadę autem czy coś, tylko właśnie wsiadać w metro i tak dalej. No i właśnie jeszcze ostatnio też pojechałam do mojej mamy, bo spędziłam z nią tydzień na Śląsku i tak mi było ciężko. Mówi, jojku, nasza ewangelizacja w poniedziałek, nie będę na ewangelizacji w poniedziałek. No i sobie przecież przypomniałam, że ej, w Gliwicach też są ewangelizacje, nie? No to się skontaktowałam z Mateuszem i pojechałam na ewangelizację. I w ogóle, a nikogo nie miałam, żeby został z Heniem, więc po prostu Henio pojechał razem z nami i tyle. I w ogóle, i wszystko było dobrze. W ogóle okazało się, że wszystko można, nawet jak się ma dziecko, wiecie, i jakby... Ojej, normalnie problemy są tylko w głowie. Po prostu wystarczy zdecydować i chcieć i krok po kroku przełamywać. Ja mam jakieś tam swoje kolejne kroki do zrobienia w temacie, jakby wiecie, tej takiej niezależności i w ogóle. Ale to, że w ogóle jakby pokonałam tą wymówkę, że o mój mąż ze mną nie pojedzie, co ja zrobię, no sama będę. Tak, no czasami na polu walki w niektórych rzeczach możesz być jakby sam, w cudzysłowie, i to jest okej, i wcale nie musi być twój mąż czy żona w ogóle obok ciebie czy coś, no. To tyle. Dziękuję.